Poglądy, jeżeli chcesz zacząć? Już zacznę. Możemy zacząć. O, dzień dobry, możemy zaczynać. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj w Czterech Ścianach Sztuki zaprosiliśmy Martę Frey, artystkę, ilustratorkę, animatorkę kulturalną, młodą artystkę, malarkę, która swoim działaniem, no można tak powiedzieć, zrobiła trochę rewolucję. Ja tak na początku, może tak ogólnie, chciałabym tylko powiedzieć, że patrząc na twoje prace, zastanawiałam się, skąd bierzesz tyle ciekawych propozycji, by twoje memy, które funkcjonują już teraz wszędzie, miały taki duży społeczny oddźwięk, bo na pewno się spotykasz z tym, że ludzie reagują na twoje prace bardzo emocjonalnie. Dzień dobry. No tak, spotykam się z dużą ilością reakcji od lat kilku, odkąd robię memy i rzeczywiście ten feedback jest bardzo silny, liczny. I myślę, trochę trudno mi zawsze to ocenić, bo tak naprawdę to odbiorczynie, i głównie odbiorczynie, bo to zawsze zwykle są kobiety, odbiorczynie pewnie najlepiej powiedziały, dlaczego takie uruchamiają moje prace, ale myślę, że tajemnicą tej popularności i tego właśnie emocjonalnego stosunku jest to, że opowiadam swoją prywatną, intymną wersję świata, swojego życia i siebie, która, jak się okazuje, jest zbieżna z historiami albo herstoriami bardzo wielu kobiet. Myślę, że mój sukces polega na tym, że nie jestem wyjątkowa. No i nie do końca, dlatego że właśnie zastanawiałam się nad tym, jak stereotypowo jest postrzegana malarka jako kobieta, bo kobiety zawsze trochę miały podgórkę. Po pierwsze, zawsze musiały walczyć o to, by zdobyć głos, żeby mieć wpływ na samostanowienie, żeby móc o sobie decydować, a kobiety malarki jeszcze trudniej miały, bo kobiety malarki w historii nie były do końca przyjmowane jako takie kobiety, które mają, nie były traktowane poważnie, prawda? Kobieta malarka była uważana za osobę słabą, za osobę, która na pewno nie utrzyma się ze swojej twórczości. A tu się okazuje, że jesteś taką kobietą walczącą, która po pierwsze sobie radzi, po drugie swoją pracą jest w stanie wpływać na innych, taka współczesna sufrażystka. No, dziękuję, to bardzo miłe. Chętnie przystaję na takie określenia. Natomiast wydaje mi się, że akurat zawód malarki nie jest żadnym wyjątkiem, jeżeli chodzi o traktowanie kobiet i to, że mają podgórkę, bo wydaje mi się, że w każdym zawodzie, który nie jest zawodem typowo opiekuńczym i nie związany z darmową pracą, na przykład gospodyni domowej, bo to też jest praca i to też jest zawód, tyle tylko, że nieodpłatny, w większości przypadków, że w ogóle kobiety, które no, pracują zawodowo, jestem o tym przekonana, że kobiety, które pracują zawodowo, mają trudniej i mają podgórkę, ponieważ robią to po pierwsze dużo, dużo krócej od mężczyzn, wiele setek, a nawet tysięcy lat krócej. I, no i muszą, ponieważ tak naprawdę w zasadzie od 100 lat możemy głosować, od 150 czy też niemal że 100 może, zależy od uczelni, możemy studiować, od też jakichś 200 możemy pracować bez zgody męża i tak dalej, no to wszystko w skali dziejów, to wszystko jest bardzo krótki okres. I przez ten bardzo krótki okres zrobiłyśmy niebywale dużo, bo jesteśmy teraz
jako Polki lepiej wykształcone od mężczyzn. Pracujemy zawodowo, a oprócz tego prawdopodobnie większość z nas pracuje jeszcze właśnie w domu na drugim etacie nieodpłatnym, wykonując większość prac domowych i opiekuńczych. Także praca, którą wykonałyśmy w tym krótkim okresie, jest niebywale duża i jestem bardzo z nas dumna. Jak zaczynałaś swoją przygodę z memami, to skąd się w ogóle to wzięło? Bo na początku malowałaś, siebie w roli, prawda? I nie wiem, jaki to był impuls? Czy dojrzewałaś do takiej formy przekazu artystycznego, czy to przyszło samo? Myślę, że jedno i drugie, to znaczy z jednej strony trochę przyszło samo, nie byłam świadoma tego, że jednak do tego musiałam dojrzeć, ponieważ jako wykształcona klasycznie artystka, czyli Akademia Sztuk Pięknych, potem praca na Akademii Sztuk Pięknych, w czasie kiedy zakończyłam współpracę z Akademią Sztuk Pięknych z dużym jakimś tam niesmakiem i problemem, miałam taki moment, że uważałam, że odniosłam klęskę całkowitą, że w zasadzie jedyny zawód, jedyne miejsce pracy, jakie można mieć, jak się jest artystką po Akademii Sztuk Pięknych, czyli Akademia Sztuk Pięknych, w jakiś sposób mi tam nie poszło i nie udało mi się tam współpracować dalej. I tak naprawdę miałam wrażenie, że zawodowo nie osiągnęłam nic, że właściwie zrobiłam taką pętlę i usiadłam na dnie sobie i wtedy zaczęłam tak naprawdę trochę przez przypadek rysować memy i tylko dlatego, bo było mi już wszystko jedno, bo uznałam, że mogę już wszystko, ponieważ w moim klasycznym wykształceniu w mojej głowie w ogóle nie istniała taka forma jak umieszczanie swoich prac w internecie. Kiedy ja kończyłam Akademię Sztuk Pięknych, nikt w ogóle nie brał pod uwagę takiej formy działania i takiej galerii. Tak ja się teraz śmieję, że współpracuję stale z największą galerią świata, czyli z internetem i mam najwięcej odbiorczyń i odbiorców jakby gdziekolwiek indziej nie ma takich możliwości. Natomiast żeby skorzystać z tej galerii i żeby móc się tak odkryć i tak absolutnie upublicznić swój wizerunek, musiałam bardzo dużo w swojej głowie przebudować. Właściwie stało się to trochę samo, ale było to związane z odrzuceniem tego, czego mnie nauczono na ASP. Nie wiem, czy pamiętasz z dzieciństwa makatki, kuchenne makatki wyszywane. Dlatego o nich mówię, ponieważ wydaje mi się, że tak wiele się zmieniło. Na tych makatkach, które były kiedyś takimi domowymi memami, bo tam były różne takie hasła, gdzie kucharek sześć, albo kochajmy się, coś tam. Tak, różne bardzo takie, może trochę infantylne, ale jednak oswajające tą przestrzeń domową, nadające ciepło, to w twoim przypadku memy są takim przekazem, który pokazuje, że możemy mówić rzeczy, o których nie chcieliśmy powiedzieć. Prawda? Że niektóre rzeczy, które są niewypowiedziane, pokazane w formie obrazu, bo twoje prace się czyta, prawda? No oprócz tego, że się ogląda, to jeszcze się czyta. Czy nie są taką współczesną formą oswajania rzeczywistości? Myślę, że tak. Zresztą makatki są mi bliskie. Użyłam nawet kiedyś tej, narysowałam kiedyś właśnie taką makatkę dla polityki, jako ilustrację do artykułu o przemocy domowej, na której to makatce właśnie pan bił panią, a jest takie hasło zresztą makatkowe, autentyczne, nie mów nikomu, co się dzieje w domu. I to dla mnie jest właśnie to, z czym ja bym chcę walczyć, tak? To jakby transport. Wydaje mi się, że my mamy dużo, makatki akurat są najlżejszą formą, tego typu makatki są najlżejszą formą pewnego kagańca i pewnej cenzury
Natomiast mamy dużo mechanizmów, które namawiają nas, bez względu na płeć i na wiek, do tego, żebyśmy o pewnych rzeczach nie mówili i pewnych rzeczach, które nas ranią, które nas ograniczają, które nas zubażają. Często stosunki rodzinne oparte są na nierozmawianiu o ważnych rzeczach. Ja bardzo kocham kontakt z ludźmi, kocham ludzi, kocham relacje, dlatego chcę te relacje mieć prawdziwe i chcę mówić o rzeczach, chcę móc rozmawiać o wszystkim, nawet jeżeli jest to okupione na początku bólem, cierpieniem i ryzykiem, bo zawsze jest. Ale wydaje mi się, że za krótko żyjemy, żeby budować wokół siebie sieć relacji opartych na sztuczności i na niemówieniu o istotnych rzeczach. Skąd bierzesz tematy na swoje punkty? Czy spotykasz się, znaczy, czy ktoś ci na przykład mówi o takich sytuacjach, czy sama je tworzysz lub sama je wymyślasz, czy skąd na przykład te postaci, które u ciebie występują w memach? Jest w moich mamach wiele mnie, jestem często ja, jest moja rodzina, jest mój partner, jest mój syn. Oczywiście zawsze ich pytam o zgodę, nie używam ich wizerunku bez zgody, ale też są też często osoby wymyślone albo narysowane na podstawie moich ulubionych zdjęć z filmów, bo często ja kocham kino i często nawiązuje do jakichś postaci filmowych. I to są tak naprawdę opisy sytuacji, które zdarzają się każdej z nas bardzo często, jak potem komentarze pokazują. To są sytuacje, dlatego te memy tak są często komentowane i tak są odbierane żywo, ponieważ one dotyczą, każda z nas się spotyka z takimi problemami. To są bardzo różne problemy, od lajtowych do bardzo poważnych. Generalnie takim tematem, który mnie chyba najbardziej w jakiś sposób uruchamia do pracy, jest wszelkiego rodzaju dyskryminacja, wszelkiego rodzaju przemoc czy manipulacja, a że stosunki ludzkie są przesycone przemocą, dyskryminacją i manipulacją, to mam nieskończoną ilość tematów do rysowania i nieskończoną ilość inspiracji. Tak naprawdę wychodząc do gdziekolwiek do ludzi, spotykam się z cudownymi, fantastycznymi rzeczami, ale spotykam się również z tą mniej fajną i miłą stroną bycia człowiekiem. Zwłaszcza, że my jesteśmy mamy dosyć niską kulturę takich stosunków międzyludzkich, takich również tych pobieżnych, takich tych przypadkowych i mamy dosyć niską umiejętność prowadzenia rozmowy. Mam wrażenie, że spór polityczny, który toczy nasz kraj od wielu lat i jest coraz bardziej binarny, powoduje, że no i w ogóle sytuacja, która nas bardzo często obciąża psychicznie, powoduje, że jesteśmy coraz częściej nastawieni na wrogą konfrontację, jesteśmy bardzo przewrażliwieni na swoim punkcie i słabo u nas z umiejętnością prowadzenia rozmowy. I moje rysunki są taką trochę formą terapii, bo to mi po prostu pozwala funkcjonować, to jest takie oczyszczające, kiedy ja sobie coś obśmieję, coś czego się boję, coś co mnie przeraża i kiedy ja to sobie obśmieję na rysunku, to po prostu lepiej sobie z tym radzę. Nie mówię, że załatwiam problem, no bo nie jestem w stanie załatwić problemu, ale ja sobie lepiej z tym radzę i wywołuję też często rozmowę, która też dużo mi daje, bo mnie uczy, bo ja często też błądzę i popełniam błędy, a potem mądre komentarze mi to pokazują na przykład. I powodują też, że się zatrzymać i zastanowić się nad tym, prawda? Popatrzeć na ten problem trochę z boku.
Tak, z innej strony, bo to jest tak, że jeżeli ja pokazuję jakieś stanowisko, to nie tylko dostaję komentarze z och, jak cudownie, albo w punkt, bo to też często się pojawia, nie tylko takie, ale dostaję też hejt, którego w ogóle nie biorę pod uwagę i nie zamierzam, ale dostaję też merytoryczne zwrócenie mi uwagi, że można spojrzeć na to z innej perspektywy. I to jest właśnie to, jakby co musimy ćwiczyć jako naród na potęgę. Patrzenie na każdy problem i na każdą rzecz z różnych perspektyw. Takie ćwiczenie, które no, często nam umyka, a mnie właśnie to umożliwiają mi te komentarze i reakcje ludzi na to, co robię. Właśnie takie uczenie się patrzenia z innej perspektywy. Twój projekt, może teraz sobie zaproponuję prezentację twoich prac, twój projekt Jestem silna, bo to jest zbiór różnych takich, powiedziałabym, haseł, które mają nam uświadomić, że my jako kobiety jesteśmy silne w takiej codzienności, tak? Tak, to ja zaproponowałam, no to już pewnie z 2 lata temu Polkom, żeby wysyłały mi swoje zdjęcia i dokończenie zdania jestem silna, bo z kilku przyczyn. Po pierwsze byłam ciekawa, kim jest silny człowiek, bo to jest figura, która bardzo mnie zawsze zastanawiała. Ja jako dziecko i dziewczyna dorastająca spotykałam się z silnymi bohaterami literackimi czy filmowymi, głównie mężczyznami, którzy prezentowali pewien określony typ człowieka. Silny fizycznie, silny psychicznie, odgrodzony murem emocjonalnym, nieużalający się nad sobą. Taki typ właśnie silny facet ze strzelbą i z wąsem. I zastanawiałam się, czy ta projekcja jest tylko moja, czy jest to może jakieś wyobrażenie szersze. I robiłam na warsztatach takie eksperymenty, prosiłam ludzi, żeby zamknęli oczy i wyobrazili sobie silnego człowieka, zwizualizowali go. I potem opowiedzieli, kogo zobaczyli, jakiej płci była ta osoba, ile miała lat, jak była ubrana. W 90% był to mężczyzna. A z drugiej strony, znaczy też słyszałam, zdarzało mi się jeszcze słyszeć za młodu określenie słaba płeć na kobiety, a z drugiej strony często słyszę od mężczyzn, że ja jestem silniejsza psychicznie, bo jestem kobietą. I trochę mi się to wszystko nie sklejało i chciałam się dowiedzieć, kim jest silny człowiek. No i rzeczywiście dostałam, odzew był olbrzymi, dostałam 2000 maili, wstrząsających często, bardzo trudnych i bardzo prywatnych. Ogromna ilość przemocy domowej z tego wyszła w tym projekcie. I jakby tak różne były te dokończenia zdania, były tak bardzo różne i dotyczyły tak bardzo wielu sfer życia, ale jedno z tego wyniknęło, że tylko my same możemy nazwać siebie silnymi i tylko my same tą siłę możemy sobie znaleźć. Nikt nam jej nie da. I możemy ją czerpać ze wszystkiego, co uznamy za stosowne. I tylko my się możemy z tego rozliczać. Inni nas nie mogą oceniać, ponieważ reakcje na mój projekt były bardzo różne, najczęściej ocenne. Dużo ludzi, dużo kobiet zwłaszcza uważało, że należy teraz ocenić, czy ta pani na obrazku ma prawo nazywać się silną, czy nie. I to mnie utwierdziło w przekonaniu, że tak zawsze będzie prawdopodobnie, jeżeli zaczniemy zdanie od jestem silna, bo znajdzie się ktoś, kto nam będzie próbował tą siłę odebrać albo uzna, że to nie jest powód do takiego mówienia. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia. Tylko my same możemy uznać, że jesteśmy, poszukać sobie tej siły, czasami nawet wbrew sobie, bo dla jednej pani, dla jednej kobiety siłą będzie wstanie rano z łóżka, bo ma depresję i to będzie wielkie osiągnięcie i wielki dla niej wyczyn i będzie bohaterką, jeżeli to zrobi, a dla innej kobiety siłą będzie zdobycie 8-tysięcznika. I to nie są porównywalne rzeczy. Obie są bohaterkami, obie są silne. I to było dla mnie bardzo uwalniające i bardzo ważne, że jeżeli chcę być silna, to przede wszystkim nie powinnam się porównywać. Tak, nie miałaś takiego wrażenia, że
na przykład te osoby, które krytykują, na przykład widzą takie zdanie, krytykują, to może też wyrażają swoją obawę i boją się tego, że ktoś zaburzy ich bezpieczeństwo bycia słabym. Bo też na przykład jest w naszej kulturze, że właśnie kobieta słaba płeć i niektóre kobiety już się tak przyzwyczaiły do tego, że mogą na tym bazować, że powiedzenie o tym, że ja jestem silna, ich trochę przeraża. Pewnie tak, aczkolwiek jakby dobrze zanalizować ten projekt, to właśnie on daje pełną wolność. Pojawiło się też dużo takich tekstów, że jestem silna, bo kochałam słabości. Albo jestem silna, bo nie wiem, kocham swoją kruchość. Z tego też można czerpać siłę. Właśnie o to chodzi, że żeby zastanowić się nad tym, co to znaczy siła, żeby wciąż, jeżeli uważamy, że bycie słabą, nasza formuła bycia słabą jest jakby takim jakimś, pomaga nam w czymś, jest kluczem do czegoś, a w przeciwieństwie siła jest, a tutaj ta siła może mieć tysiące oblicz, może być słabością, jeżeli ktoś w ten sposób sobie radzi z życiem, że nie wiem, naciąga cały świat na to, że jest słaby i trzeba mu pomagać, to jest jego siła, jeżeli to potrafi robić, jeżeli to działa, to jest siła i nie musi tego obwieszczać światu, jeżeli nie ma ochoty, ale fajnie, żeby sobie z tego zdał sprawę. Znaczy, dla mnie świadomość jest kluczowa. Ja się zgadzam na bardzo wiele i jestem bardzo otwarta, takie mam wrażenie, i bardzo ciekawa. Natomiast bardzo chciałabym, żebyśmy były świadome, żebyśmy były świadome naszych ograniczeń, naszych możliwości, naszej, cały czas próbowały i cały czas dążyły do jakiejś takiej prawdy o sobie. I dla mnie powiedzenie raz w tygodniu, zastanowienie się, co jest źródłem siły, jest takim ćwiczeniem, które sobie robię, dosyć nawet już mechanicznie. I to nie jest tak, że ja rano się budzę i mówię sobie, ha, jestem dzisiaj silna, bo dzisiaj po prostu mam plan, zrobię to i to, albo co się tam wydarzyło. Nie, ja się muszę zastanowić, tak? Muszę się zastanowić, co ja bym dzisiaj mogła uznać, gdzie poszukać tej siły. Może dzisiaj jest słaby dzień, gdzie się czuję, mam doła, nie wiem, ale jednak poszukam tej siły. A nuż to coś da, może nie zmieni mojego życia, ale może trochę zmieni, a może trochę będzie mi łatwiej. I tak bardzo zachęcam do takiego szukania w sobie siły na słabości, jeżeli tego właśnie potrzebujemy. W swoich pracach jest bardzo wiele kobiet, bo tak naprawdę w większości obrazujesz kobiety i one mówią twoimi pracami. A myślałaś o tym, bo też są prace związane z mężczyznami. Czy mężczyźni mogą być silni tym, że wspierają kobiety, że właśnie jestem silny, bo zajmuję się dziećmi, albo jestem silny, bo kocham swoją żonę, nie wiem. Jest coraz więcej takich mężczyzn, którzy głośno o tym mówią i rzeczywiście wspierają kobiety i jakby są z tego dumni i czynią z tego nawet czasami, nie wiem, swoją, wykorzystują to w pracy, czy próbują właśnie jakoś wykorzystać na różne sposoby, żeby działać, żeby więcej osiągać, żeby właśnie kobietom pomagać. Ja się coraz częściej spotykam z taką postawą i to jest cudowne i fantastyczne, ponieważ ja uważam, że my nie możemy, nie zawalczymy o równość, o równe szanse, o szczęście same, że musimy szukać sprzymierzeńców i że musimy patriarchat, który unieszczęśliwia kobiety, ale bardzo też unieszczęśliwia mężczyzn i bardzo ich obciąża, możemy ten system i ten zły i nękający nas porządek, czy właściwie trudno nazywać porządkiem, tą konstrukcję, możemy tylko zmienić wspólnie. Wszystkie płcie muszą się za to zabrać, a nie tylko kobiety, bo same tego nie zrobimy. Ty zajmujesz się również też stroną historyczną, prawda? Twoja twórczość też jest oparta na historii kobiet. Zrobiłaś komiks.
dromaderki o zapomnianych wojowniczkach, ilustracje do brakującej połowy dziejów, a także realizowałaś murale o Ślązaczka. Może coś opowiesz o tym? O Ślązaczkach to był taki, znaczy zrobiłam jeden mural właściwie mural to powstał jeden o pani profesor, którego bohaterką jest pani profesor Lidia Grychtołówna, nasza wielka pianistka i on jest w Rybniku. Natomiast zrobiłam taki projekt sąsiadki, to jest takie mobilne prace, które podróżują po Polsce, zaproszona przez Małgorzatę Tkaczjanik z Instytutu Korfantego i tam na tych mobilnych pracach jest pokazanych kilkadziesiąt kobiet, Ślązaczek i nie tylko, bo które walczyły w powstaniach śląskich, które działały w tamtych czasach. I to jest taki fajny projekt, bo on bardzo żyje, on jeździ po Polsce, towarzyszą mu wykłady, towarzyszą mu warsztaty. Jest to taki typowo herstoryczny projekt, bo ja rzeczywiście przez ostatnie lata robię dużo takich projektów, a zaczęło się to chyba wszystko w roku, kiedy był jubileusz, kiedy było stulecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Zastanawiałam się ostatnio, czy w ogóle niektóre kobiety zdają sobie sprawę, jak późno uzyskałyśmy prawa wyborcze. Bo w niektórych... W skali Europy wcale nie tak późno, ale rzeczywiście niedawno. Tak, niedawno niektóre kraje dopiero w latach 60. dopuściły kobiety do głosowania, więc tyle się zmieniło na przestrzeni dziejów. I patrząc z perspektywy, jak te kobiety musiały być mocne i silne, że tak walczyły o to, by mieć prawo głosu. Tak, no zwłaszcza, że w Polsce to się trochę udało bez takich jakichś wielkich, bez wielkiego poświęcania z takich prywatnego życia, ale z drugiej strony to było, w Polsce była inna sytuacja, bo to było tuż po zaborach i rzeczywiście no, wszyscy byli od lat już przyzwyczajeni do walki i do pewnej specyficznej sytuacji, ale szczególnie dramatycznie walka o prawa wyborcze przebiegała w Anglii, bo tamte sufrażystki rzeczywiście, o których teraz często oglądamy filmy czy czytamy książki, one rzeczywiście poświęcały tam po prostu swoje, niektóre poświęciły swoje życie, niektóre poświęciły swoje rodziny, ponieważ zabierano im dzieci, oczywiście nie miały potem już dożywotnio prawa do oglądania ich. Także były to naprawdę wielkie, dramatyczne historie, herstorie kobiet, które po prostu poświęciły swoje życie w imię walki o prawa wyborcze dla innych kobiet. I to jest niezwykłe, wstrząsające i bardzo smutne, no ale bez tego by się to nie udało, bez tego trudu tak naprawdę wszystkich kobiet na całym świecie, bo to jest tak, że się uruchamiają kolejne kraje nawzajem, inspirują i na różnych etapach będąc po prostu są takim kołem zamachowym. I no, warto pamiętać o tym, że to było naprawdę niedawno. Warto słuchać również głosów oszołomów męskich, którzy nawet czasami zasiadają w Parlamencie Europejskim, którzy mówią, że powinno się nam te prawa zabrać, bo to pokazuje, że to cały czas są jeszcze żywe istniejące postawy, nawet wśród prominentnych polityków. I pamiętać trzeba o tym, że niczego, co wywalczyły dla nas nasze prababki, nie wywalczyły na stałe. My musimy cały czas trzymać rękę na pulsie i cały czas walczyć o swoje prawa, chociażby w tej chwili reprodukcyjne, bo jak widać, nic nie jest na stałe. Tak, zastanawiałam się, czy można powiedzieć, że twoja sztuka trafiła pod strzechy. Może to jest takie bardzo archaiczne stwierdzenie, ale dla mnie tą strzechą jest właśnie internet, to, że jesteś w przestrzeni publicznej, to, że twoje prace są na kubkach, koszulkach, można je kupić, więc jest to taka forma dostępności
na takiej płaszczyźnie raczej no, bardzo otwartej, prawda? Nie jest to, że tak powiem, zanadto elitarne, tylko dostępne dla wszystkich, prawda? Że wszyscy mogą się z tym zapoznać. Więc czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że twoja sztuka jest nośnikiem równouprawnienia? No, na pewno bardzo bym chciała, żeby tak było. To jest moje zadanie, moje marzenie, moja idea. I żeby rzeczywiście była, żeby rzeczywiście ta, jestem przekonana nie tylko co do mojej sztuki, ale wszelkiej sztuki, żeby rzeczywiście sztuka mogła zmienić cokolwiek, żeby mogła wpływać na światopogląd obywateli i obywatelek, żeby mogła zmieniać świat, musi być bardzo dostępna, bo elitarność niestety wyklucza zmiany społeczne. Elitarna sztuka dociera do osób, które tak naprawdę zwykle mają poukładane tak mocno wszystko i mają bardzo, są też ograniczoną wąską grupą i nie mają wpływu na całość, na przykład na prawo czy na światopogląd. I dlatego ta dostępność, taka ta też łatwość przekazu, tak? Dostępność też intelektualna przekazu jest moim zdaniem warunkiem tego, żeby sztuka mogła coś zmienić. Choć bardzo też szanuję sztukę, bardzo taką intelektualnie taką bardzo, bardzo wymagającą intelektualnie, taką, która właśnie wymaga ode mnie, żebym się dokształciła, żebym się zatrzymała, żebym poczytała, żebym pomyślała. To jest też cudowne, ważne i fantastyczne, natomiast rzadko jest, znaczy może wszystko się to powinno uzupełniać, może to tak jest, tak? Że po prostu pewne idee powinny działać na różnych poziomach, a już idea równości moim zdaniem w sztuce powinna działać na wszystkich poziomach. Tak, na koniec jakbym się miała ciebie zapytać, czy Marta Frey jest silną artystką? Jestem silna, bo... Na pewno to, że jestem artystką, jest dla mnie źródłem siły. Ja zawsze chciałam być artystką od urodzenia, nie miałam nigdy żadnych wątpliwości. I to, że udało mi się to osiągnąć, to, że mogę robić to, co robię, czuję się w tym wolna i mam cały czas chęć, zapał i mnóstwo pomysłów, to jest moje źródło siły, zdecydowanie. Ale nie zawsze tak jest, że rano wstaję i mówię sobie, wow, ale cudownie jestem, jak zawsze, jak codzień jestem artystką, w związku z tym jest wspaniale. Nie, no, jako osoba dosyć wrażliwa, co jest też częste wśród ludzi tego fachu, miewam bardzo spektakularne obniżenia nastroju i rzeczywiście wtedy szukanie tej siły w sobie jest po prostu trudne i jest działaniem czasem wbrew sobie samej, ale robię to, bo nikt inny tego za mnie nie zrobi. A czy możesz zdradzić nam jakieś plany na przyszłość, plany artystyczne? Jesteś w nowym miejscu. Tak, no ja mieszkam od 8 miesięcy w Gdyni, prowadzę tak całkiem nowe, zaczęliśmy tu całkiem nowe życie od 8 miesięcy i już tutaj lokalnie nawiązałam takie, w sumie to nawiązano ze mną bardzo fajne kontakty i zaproszono mnie do fajnej współpracy, bo na przykład Art Inkubator w Sopocie zaprosił mnie do zrobienia kolejnego herstorycznego projektu, co bardzo mnie cieszy i będzie to robione razem z mieszkankami i mieszkańcami Sopotu mural, który będzie przedstawiał wyłonione w głosowaniu przez mieszkanki i mieszkańców Sopotu bohaterki autentycznie żyjące w Sopocie z przeszłości kobiety,
I będziemy robić taki mural razem we wrześniu. Mieliśmy robić wcześniej, w kwietniu i miał być w maju odsłonięty, ale no pandemia przeszkodziła pracy warsztatowej wspólnej, a tego się nie da zrobić internetowo. Dlatego przełożyliśmy ten projekt na wrzesień i powstanie taki mural. Zostałam też zaproszona do bycia jedną z osób z jury festiwalu dokumentów Dogs Against Gravity w Gdyni, który też przełożony został na wrzesień, teraz też z maja. Też się na to bardzo cieszę, bo to będzie fantastyczny czas, intensywny i ciekawy. No i mam dużo planów zawodowych, natomiast takich jeszcze na razie niesprecyzowanych, o których nie chcę mówić, żeby nie zapeszyć. To życzymy powodzenia, życzymy nowych pomysłów i nowych takich spektakularnych działań, bo to jest chyba bardzo budujące, że twoje hasła niekiedy występują, noszą je kobiety na różnych manifestacjach, prawda? Tak, to jest dla mnie zawsze bardzo wzruszające i duże, silne przeżycie, jeżeli widzę swoje prace na protestach. To znaczy, że sztuka działa i sztuka jest potrzebna. I to jest dla mnie, napawa mnie to największą dumą i po prostu uwielbiam takie momenty. Dziękujemy za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję i pozdrawiam.